Niektórzy mówią, że to był ważny mecz z punktu widzenia psychologicznego, inni twierdzą, że to trzeba było rozegrać i zakończyć godnie turniej. Natomiast może spójrzmy, jak wyglądała postawa Sławomira Szmala w tym spotkaniu, naszą ostoję w bramce. Nasza ostoja w bramce otóż miała, spójrzmy, 13 obron na 37 rzutów rywali, co daje 35%. I właśnie, czy to jest dużo, czy mało? Wiadomo, że to jest przyzwoicie, bo tak genialnie to by było powyżej 50%. Właśnie, Karolino. Były momenty w meczu wczoraj, że ta skuteczność była dużo wyższa. Wiadomo, że czasem jest tak, że na przykład do połowy meczu Sławek miał chyba około 40% skuteczności, potem troszeczkę mu to spadło. Uważam, że bardzo dobrze bronił, przyzwoicie, tak jak na swoim właściwym poziomie tak naprawdę, bo Sławek normalnie ma taką skuteczność w meczach, więc po prostu pokazał, jakim jest dobrym bramkarzem na tym meczu. Grzegorz, czy zasłużył na tytuł, miano MVP tego spotkania? Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że Szwedzi nawet mówili, że właśnie to Szmal był tym języczkiem uwagi. Po spotkaniu czytałem właśnie wypowiedzi na oficjalnej stronie Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Szwedzi mówili, że właśnie to były obrony Szmala były tym języczkiem uwagi w ostatnich 10 minutach. Okazał się lepszy od ludzi, którzy rzucali mu te bramki, wyjął kilka piłek, które zdecydowały potem o tym, że to Polska, nie Szwecja, wygrała to spotkanie i z tego się należy cieszyć. No właśnie, panie Marku, co funkcjonowało dobrze w naszym zespole, oprócz tego, że Sławek Szmal odbił kilka bardzo ważnych piłek? Dla mnie było ważne, już parę dni temu powiedziałem, że wyczuwam, że niektórzy zawodnicy grają pod presją, czyli na przykład wczorajszy przykład Bartka Konica. To właśnie jest to, co ja zasygnalizowałem wcześniej. On w lidze wczoraj grał tak, jak w meczach ligowych, czyli było widać, że gra swoją piłkę. Chodzi o to, że był agresywny, atakował, zdobywał bramki, ale jak patrzymy na te poprzednie mecze, to robił wszystko tylko, żeby nie zrobić błędu, bo zaraz trener go zmieniał na ławkę. A jeszcze tam wpadło mi tych dwóch nowych, którzy grali, czyli Masłowski i Orzechowski. To potwierdziło tylko, że mamy dużą, dużą przepaść między zawodnikami tymi pierwszoplanowymi, a zawodnikami, którzy wychodzą z drugiego rzutu. No właśnie, czy myślicie, że również mamy taką przepaść pomiędzy tymi pierwszymi, tą wyjściową siódemką, a rezerwowymi, Karolino? Ja myślę, że jest różnica, ale ona też wynika z tego, że ci zawodnicy po prostu bardzo mało grają na tych meczach. Cały czas gramy prawie tą samą siódemką. Widać, że nasi zawodnicy już byli bardzo zmęczeni na tym meczu z Chorwacją. Myślę, że to też miało wpływ na tą porażkę. Trener bardzo mało zmieniał zawodników rezerwowych, nie dawał im pograć. Właśnie tak jak pan Marek mówi, przykład Bartka Konica, który wczoraj świetne zawody zagrał. Widać było, że chce mu się grać, że ma tą energię, że ma siłę, że ma pomysł na to, jak rozprowadzać piłkę. Zdobywał bramki z naprawdę bardzo trudnych pozycji. Niestety nie miał okazji, nawet że miał minimalną okazję, żeby pokazać to wcześniej, ale naprawdę za krótko oni moim zdaniem byli na boisku, żeby pokazać swoje takie prawdziwe umiejętności. Czy Grzegorzu, jesteś tego samego zdania? Czy uważasz, że rezerwowi powinni dostać więcej, jeszcze więcej szans i że mimo wszystko wykorzystali te swoje? Wydaje mi się, że rzeczywiście w całym turnieju Michał Bigler za mocno trzymał się tego pierwszego składu. Dla mnie niezrozumiałą historią było na przykład niewymienienie Krzyśka Ligieskiego, który miał kontuzję ręki rzucającej i nie został wymieniony na zawodnika na prawym rozegraniu Andreasa Rajewskiego na przykład, chociażby, który sygnalizował na konferencji wręcz prasowej do dziennikarzy, że jestem gotowy na 100%, czekam na grę. I no, przepraszam, taką incydent... Andreasa Rajewskiego, Andrzeja, no, tak, który tak właśnie ma obywatelstwo niemieckie. Mhm. Zgadza się i chodziło mi też o to, że no, trener, jeśli takich rzeczy nie wyczuwa, no, to znaczy, że nie za bardzo chyba jest przywiązany do tego składu, albo boi się jednak zmienić i boi się podejmować decyzje, które w jego mniemaniu są być może kontrowersyjne i by zostały źle odebrane. Wydaje mi się, że one by zostały dobrze odebrane, bo każdy rozsądny trener zmienia ogniwo, które akurat nie nadaje się do gry nawet z powodu kontuzji, prawda? I tutaj absolutnie nie podzielałem właśnie tej taktyki Biglera. Natomiast zgadzam się z panią Karoliną, że zawodnik, który wchodzi na meczu 2-3 minuty, jest pod absolutnie jeszcze większą presją niż ci, którzy cały czas grają. Ja pamiętam mecz Orzechowskiego, który przecież słynny mecz Polska-Serbia, gdzie on zdobywa super bramkę. Decydującą bramkę o zwycięstwie. Gdzie tonie w ogóle w objęciach wszystkich osób. To jest zawodnik, który żyje trochę w swoim świecie, troszeczkę jest takim, jak to mówią, leworęczni mają coś takiego, że żyją w swoim świecie. Natomiast ja bym jeszcze tego człowieka nie przekreślał, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w reprezentacji Polski. We'll be right back.